드럼비타 święta do następnych głodów, płodrodze i sianie, i łoranie, i sianie, i plemienie, potem kłosenie Matki Boskiej Żniwnej, Bożenki, jesień łocka i potem posiady jesienne, wspólne darcie pierza, kisenie kapusty. I tak to te i wieczory święte znowu się rozpoczynały przy Bożym Narodzeniu. I tak to ten cały roczek wiek w rytmach związanych z przyrodą, obrzędami zwykłymi. Stasiu, tak jak to starożytni gorole mówią, perpetuum mobile, prawda? Takie niekończące. Moi kochani, ja myślę, że tutaj jurorzy, mądrzy ludzie będą włożyć, decydować, potem się będą musieli trochę pokłócić między sobą, bo każdy ma inny punkt widzenia i inną ocenę i to jest ta indywidualność. Ale czasem się zgadzają ze sobą. Moi kochani, ale ja myślę, że każdy, co tu siedzi, czy stoi, czy z oglądu, może tu dostać nagrodę pierwszą, jedyną, najwyższą. Bo po to to jest. Moi kochani, spróbujcie sobie przypomnieć, by człowiek z człowiekiem był bratem na wieki. Dobro, prawda i piękność. Każdy z nas to ma. A Mickiewicz przypomniał to w pieśni wieczornej. Z tobą ja gadam, co królujesz w niebie, a razem gościsz w domu mego ducha. Gdy północ wszystko w ciemność nam zagrzebie i czuwa tylko zgryzota i skrucha, z tobą ja gadam, słownie mam dla ciebie, myśl twoja każdej myśliwej wysłucha. Najdalej władasz i służysz pomimo. Król na niebiosach, w sercu mym na krzyżu. Każda dobra myśl jako promień wraca znowu do ciebie, do źródła, do słońca i dalej płynąc nazad mnie ozłaca. Śle blask, blask biorę i blask mam za gońca. Moi kochani, po to ten festiwal, żeby chycić trochę tego blasku, bośmy są po to w jego promieniu. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, obrazem uczynił swej własnej wieczności. Jak żyć według koncepcji Arystotelesa, żeby się nie przyzwyczajać do życia, żeby być tu i tam. Jak żyć? Jak żyć? Chyćcie dobro, chyćcie prawdę i chyćcie swoją piękność w tym jego promieniu. To będzie pierwsza nagroda. I to jest to, że od roku wielu filozofy się zastanawiają, czy mieć, być, czy szukać ducha. Ale o tym pisał Tezi Norwid, bo przecie rok norwidowski. Bo nie jest światło, by pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych. Kształtem miłości piękno jest, bo piękno na to jest, by zachwycało
do pracy. Praca, by się zmartwychwstało. No i łastowili w robocie, tu siedzą przed nami. No i woźnicy dla wszystkich występujących, bo tu... Jak żyć, żeby zatrzymać ci dzierżeć dziecko, ale nie w sensie tkliwości amerykańskiej psychologii, ale tak, żeby być nawet tym 80-latkiem, ale być otwartym. Może się łaską swą na chleb zamieni na słowo, którym nakarmić potrafię, jak. Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają. Zły człowiek, wierzaj mi, źli ludzie ci nigdy nie śpiewają. Idziemy teraz po kolejnych wykonawców, żeby wam zaprezentować Józefie Secocin. Ale to powiem. Spojrzyj we serce i chodź na chwilę, usłysz co w nim śpiewa, a ujrzysz wielką miłość w tej otchłani, co kocha ludzi, kamienie i drzewa. Ludzie, dobro, prawda i piękno, każdy to ma w sobie. Spróbujmy się z tym pomocować, ale w sensie otwartej dłoni. Do dzieła, jak to mówią. Zaczynał się wielki, indywidualny konkurs. Serdecznie na dłoni kuzyczki. Idziemy po informacji o pierwszej kuzyczce.